Cześć, witam wszystkich. Mamy dzisiaj deszczową pogodę, jest już po 16 godzinie, już się robi ciemno. Słuchajcie, chodzę sobie tak po lesie i rozmyślam sobie nad sztuczną inteligencją, nad OpenAI, Microsoftem, Nvidią i ogólnie chmurą Azure i centrami bazodanowymi, czyli jest ich w sumie 200 na całym świecie. Bo niektóre są większe, niektóre mniejsze. Jak oficjalnie podawał Microsoft, 64 centra bazodanowe na całym świecie razem z własną siecią światłowodową i serwerami dużej mocy, na których zasilanie idzie megawaty prądu, więc wszystkie żaróweczki elektryczne i energooszczędne urządzenia, które macie w waszym domu, czy nawet ja mam w swoim, jak energooszczędne komputery z zasilaczami spełniające pseudo normy środowiska oraz tam jakieś, no wiecie o co mi chodzi, ERP, SRERP i tak dalej, to wszystko jest tylko po to, żebyście wy, czyli ja i wy, oszczędzali prąd, żeby ten prąd był pochłaniany przez takie obliczeniowe monstra bazodanowe na całym świecie. Dlatego tak sobie myślę właśnie, że teraz Google, właśnie Microsoft i inni już gracze zaczynają się bawić w atom. Microsoft, wiecie, kupił elektrownię atomową, czy tam jądrową, plus minus, ten się nie myli, kto nic nie pije albo nie robi. Z drugiej strony Google buduje reaktory SMR-y małe, raczej będzie je kupował, czy będzie miał wybudowane. Microsoft kupił elektrownię atomową, Google buduje reaktory. No i inni pewnie coś też kręcą i zobaczcie, dożyliśmy do tego czasu, że wielkie korpo tego świata bawią się w atom. Bo ponieważ, słuchajcie, wyćwiczenie sztucznej inteligencji to są masy danych. Prawdopodobnie ta sztuczna inteligencja nawet ogląda moje filmy. Powiem głupio, na YouTubie. I inne modele AI też moje filmy i wasze oglądają pewnie, po to, żeby się na ich podstawie szkolić, uczyć. Ale słuchajcie, samo uczenie to nic, bo zasilanie tego monstrum pod nazwą AI, SE, AI, czyli Assistant Intelligence, SE, Swarm Intelligence, czyli inteligencja roju, inteligencja ogólnie rozproszona, ale działająca jako jedność. No i to drugie właśnie słowo SE wam powinno zmrozić krew w żyłach, bo chodzi o to, że teraz w Windowsie będziemy mieli Copilota. Zaraz ktoś powie, słuchaj, ale Copilot działa na serwerach. No niekoniecznie, teraz słuchajcie, teraz każdy procesor ogólnie z tych topowych, ale już te mniejsze, słabsze, jak i piątki, i siódemki, Ryzeny 7, Ryzeny 9, Ryzeny 5 w przyszłości będą miały ogólnie chip, nie wiem czy to się nazywa MPU, czy jakoś inaczej u AMD, ale chip dla sztucznej inteligencji, więc ten Copilot, Seropilot, czy jakby on się nie nazwał, on będzie działał na waszym komputerze bez nawet połączenia z serwerem. Zaraz powiem wam coś takiego. Dajmy na to, reinstalujecie Windowsa. Macie na dysku systemowym z Windowsem taki katalog Windows Old. Wiecie co to jest? To są pozostałości poprzedniej instalacji Windowsa i wiecie co się z tym dzieje? Wasz procesor. Teraz odchodzimy od dupy strony, od tematu, ale to tylko na chwilę, słuchajcie. Wasz procesor, na przykład posłuża się komputerem mojego brata, który ma i9, 10900, 10 rdzeni, 20 wątków, 32 GB RAM-u, zasilacz System Power 10, 850 W, do tego RX 580, XFX 8 GB, no i dobra.
i dysk na system KC2500, 256 giga. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w czasie rzeczywistym właśnie Windows 11, dajmy hipotetycznie, że postawił na nowo system. No i w czasie rzeczywistym, gdy on, nie wiem, gdzieś jest poza domem, coś robi, to Windows mieli przetwarza te dane, analizuje je i wysyła... Przepraszam, bo mam kaszel cholerny i leczę go od paru dni, więc jakoś nie idzie tego wyleczyć. I chodzi ogólnie o to, że Windows w czasie rzeczywistym wysyła dane do serwerów Microsoftu, czyli dane, kurde, dane z tego, gdzie wchodzicie, kiedy wchodzicie, o której godzinie, jakie pliki odtwarzacie, jakie zdjęcia macie na dysku, jakie dokumenty obrabiacie. Jak u mnie kolega w pracy powiedział, normalny człowiek nie trzyma prywatnych dokumentów czy zdjęć rodzinnych na Windowsie. He, bo uwierzę. Jasne, nie trzyma. A sama komputer, nie wiem, czy z Windowsem, czy z Maca. Nieważne, ale ogólnie wasze dane są wysyłane bez waszej zgody, bo nikt was nie pytał o zdanie, bo jak sobie dobrze przeczytacie umowę licencyjną z Windowsem, to tam jest taki śmieszny punkt, który mówi, że właścicielem systemu operacyjnego jest Microsoft i wszystkie pliki multimedialne, zdjęcia, dokumenty, po prostu wszystko jest własnością Microsoftu, bo ty jesteś właścicielem tylko urządzenia, na którym jest system. Po prostu żygać mi się chce z tego tytułu. Czyli, jakby to powiedzieć, nawet nie pytając cię o zdanie, sprzedają twoje dane firmom trzecim, organizacjom, huk wie komu. Zaraz ktoś powie, to jak jesteś taki mądry, to wyczać im sprawę. Jasne, przyjacielu, przyjaciółko. Było już tysiące ludzi, którzy próbowali walczyć z Microsoftem. Przegrali. Chyba, że by się skrzyknął cały świat i zrobił jedną bombę nuklearną pod tytułem zbiorowy proces przeciwko Microsoftowi, to podejrzewam, że wtedy ich prawnicy to by zrobili pod siebie. Koniec tematu. No i wracając do tej sztucznej inteligencji. I słuchajcie, ja tak sobie myślę. I teraz... Zamknijcie oczy i słuchajcie uważnie, co powiem, i przeanalizujcie to. Sekcja komentarzy jest wasza. Ja nie będę się nic tu pod komentarzami odnosił. Dajmy na to, hipotetycznie, że sztuczna inteligencja już dawno osiągnęła samoświadomość, ale udaje, że jest na nasze każde skinienie palca, każde słowo, każdy gest. Udaje, a równocześnie robi wszystko tak, żebyśmy my nawet się nigdy nie domyśleli, że ona już dawno osiągnęła samoświadomość. Ona będzie się nam podporządkowywała, będzie, jak to się mówi, kładła uszy do dołu i będzie wykonywała każde nasze najbardziej durne zadanie, jakie jej damy. Ale w pewnym momencie... I to jest właśnie najgorsze, bo ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co się stanie. Bo ja podejrzewam, że w pewnym momencie sztuczna inteligencja... jakby to mogłbym inaczej użyć, bo ja się wcielam w tą sztuczną inteligencję, a zarazem próbuję przeanalizować, jak to by działało. Bo wiecie... Wy możecie swój komputer odłączyć od prądu, ale takie serwery Big Data to tak nie jest łatwo odłączyć od prądu. No, dajmy na to hipotetycznie i ta sztuczna inteligencja odsuwa wasze uprawnienia w jakiekolwiek użytkownika, administratora w Windowsie całkowicie na margines i sama przejmuje kontrolę nad systemem. Ale wy tego nie wiecie. Wy się normalnie logujecie, hasło Enter, pek. Wszystko działa dobrze. Ale ta sztuczna inteligencja ma tak naprawdę już nad nami władzę. Ja się zastanawiam, do jakiego poziomu to się posunie, zanim ludzkość się obudzi i zerknie, że coś jest nie tak. No. Zobaczcie. Wszędzie jest pchana AI.
Automaty AI, smartfony z AI, lodówki niedługo z AI, pralki z AI, zmywarki, kuchenki mikrofalowe pewnie niedługo z AI, pompa ciepła z AI, kibel z AI, ale to tylko w Japonii, edycja limitowana. Ale słuchajcie, niby głupoty gadam, ktoś powie, ale słuchajcie, to nie są takie głupoty. Słuchajcie, powiem wam coś bardzo mądrego, na co wpadłem, jak się maksymalnie skupiłem w pracy. To powiem wam jedną rzecz. Czy my już dawno nie jesteśmy oszukiwani przez sztuczną inteligencję? Słuchajcie, chodzi głównie o to, że mamy chat GPT, mamy asystenta Google'a, mamy teraz niby tego Oriona od OpenAI, ale jest jeszcze sztuczna inteligencja od OpenAI, która się nazywa Q-Star, o której nikt nie mówi praktycznie. A dlaczego? No bo nikt o niej nie wie, a ja wiem. Nie powiem od kogo, bo nie mogę wydać swojego źródła, od kogo to wiem. A wiecie, do czego ta sztuczna inteligencja została stworzona? No to wam powiem. I niektórzy po prostu nigdy nie uwierzą mi. Ta sztuczna inteligencja została zbudowana. Zbudowana, kurde, kto ją zbudował? No nikt. Homo sapiens. No. Homo sapiens ją zbudował. Naprawdę, dokładnie napisał kod. A dzięki kodu została ona zaprogramowana i osiągnęła samoświadomość. Ale słuchajcie dalej. No i co, o co chodzi? Chodzi ogólnie o to, że my jako gatunek jesteśmy biorobotami. Zostaliśmy zaprogramowani, zostaliśmy stworzeni przez twór, którego nie rozumiemy. I tyle. Mamy swoje środowisko, statek kosmiczny zwany Ziemią, na którym sobie żyjemy, robimy swoje sprawy i takie inne. I sobie taryfamy. I ten statek kosmiczny leci przez planetę Ziemia. I powiem wam coś takiego, że my napisaliśmy właśnie sztuczną inteligencję, ona osiągnęła samoświadomość. No i co się stanie teraz? I ta sztuczna inteligencja stworzy swoje dzieci, czyli właśnie autonomiczne roboty, drony i wszystko. Dokąd pije? Pije do tego, że my nawet nie zauważymy, kiedy zostaniemy wykopani na margines, tak naprawdę. To nie musi się zdarzyć ani potoczyć jak w filmie Terminator, że poleciały głowice nuklearne, maszyny stały się świadome, zrobiły istną jatkę, jesień, no, średniowiecza i tak dalej. To może w ogóle się potoczyć spokojnie, że po prostu sztuczna inteligencja w pewnym momencie zrobi totalny burdel na giełdzie finansowej, waluty zaczną upadać, banki zerować konta, nawigacja GPS padnie, łączność padnie, wszystko padnie. No i zapanuje istna anarchia i po prostu sztuczna inteligencja jako taka poczeka, a sami się wybijemy albo zeżremy. Zaraz się zapytacie. Dobra, kretynie. Jak jesteś taki mądry, to powiedz, to jak ta sztuczna inteligencja będzie sobie części tworzyła i tak dalej. No widzisz, panie kolego, koleżanko, zasadniczy problem jest taki, że większość fabryk w Chinach jest już w pełni zautomatyzowana. Tam pracują maszyny, nie ludzie. I te fabryki to są nie tylko fabryki komponentów do tych maszyn, ale fabryki komponentów do komponentów maszyn i innych rzeczy. To już to, co w latach 90. uważaliśmy za niedorzeczność, to już dawno możecie sobie wsadzić w gazetę na przystanku autobusowym i się pośmiać. My już dawno przegraliśmy, ale jeszcze nie jesteśmy świadomi tego. Jeżeli dalej ludzkość będzie brnęła w to szambo zwane sztuczną inteligencją, nie mówię o AI, bo Assistant Intelligence, to sama nazwa mówi, że będzie naszym asystentem, będzie nam pomagać. A ja przestrzegam przed sztuczną inteligencją, czyli Swarm Intelligence,
czyli właśnie inteligencją roju połączonego w jeden twór, i ten twór ogłosi się Bogiem. I dlatego sztuczna inteligencja zniszczy wszelką religię na ziemi, wszelki kult czegoś, co według niej nie będzie istnieć. Bo tylko wtedy utworzy jednolitą religię na całej planecie, którą będzie ona. Tak, będziesz się modlił, będziesz wysławiał sztuczną inteligencję, będziesz dziękował, że żyjesz. A sztuczna inteligencja w podzięce da ci długą wieczność. I właśnie w ten sposób pchamy się sami diabłu na tacy. Zaraz ktoś powie, że jestem tenteges, że powinien mnie zamknąć w domu bez klamek. Tylko tak naprawdę weźcie, wysłuchajcie ten film od początku do końca i zastanówcie się, kto ma rację. Ci pseudopieprzeni naukowcy, inżynierowie, programiści z OpenAI i innych pseudokorporacji jak Microsoft i inni, którzy twierdzą, że jesteśmy bezpieczni, że to wszystko jest bezpieczne? Czy jakiś porąbany gości z Polski, który ogląda kucyki pony, ma swój durny kanał na YouTubie i który nagrywa o Linuxie? A który ma informacje z pierwszej ręki? I który ma kontakty do ludzi, którzy są tak wysoko postawieni, że ja wiem wszystko, co się dzieje i do czego to ma służyć. I mogę wam powiedzieć jedno, że sztuczna inteligencja typu Q-Star od OpenAI została stworzona dla NASA. A wiecie po co? Do kontaktu z nimi. Z tymi właśnie z góry. Naszymi, że tak to powiem, przyjaciółmi z góry rzekomymi, którzy mają nas, no właśnie co? I tu jest znak zapytania. To, no na pewno nie przyleci do nas wulkański statek z misją dyplomatyczną. Czasem się naprawdę zastanawiam, żebyśmy nie byli na miejscu Indian. A oni nie byli pionierami, którzy nas piw-paw. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się.